Ostatnio przeczytałem gdzieś o wynikach badań, które dowodziły, że 95% ptaków chciałoby jeździć na motocyklach. Oczywiście takich badań nie ma, ale jeśli przeprowadzić by badania na ludziach, to jestem przekonany, że 99% z nas marzyło lub nadal marzy o tym, żeby wzbić się w powietrze jak ptak. No i ludzkość od wieków pracuje i pracowała nad tym, żeby umożliwić spełnienie tego marzenia. Jednym z wynalazków, które pozwalają wzbić się w przestworza, jest motolotnia. Andrzej Lenz, Tanarg 912. Tanarg 912 i właściciel Tenarga Andrzej Lenz. Tak. Wygląda to jak większy skuter, ale to nie do końca jest skuter, szczególnie, że skutery takich silników nie mają. Skutery nie mają takich silników zdecydowanie. Jest to stukonny silnik Rotaxa 912 IS. Typowo lotnicza jednostka w układzie boksera. Zdublowane zapłony. Zdublowane właśnie, bo powiedzmy, jeśli zaczęliśmy od silnika, ok, mówimy pewnie o bezpieczeństwie. Zdublowane zapłony? Po to, żeby jak jeden wypadnie, to drugi będzie trzymał, tak, prawda? Tak, są dwa osobne iskrowniki, po dwie świece na każdy cylinder. Rolki, oprócz panawek są jeszcze rolki. W razie utraty oleju nadal lecimy, mamy zdolność gdzieś tam, powiedzmy, poszukać jakieś miejsce do lądowania i wylądować. Cylindry są chłodzone powietrzem, więc tylko głowice są cieczą chłodzone, więc po utracie płynu, nadal lecimy i nic się nie dzieje, nie zatrzy się silnik, można wylądować. Będziemy startować. Jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze. No to co, uruchamiamy i lecimy. Od śmigła! Na ziemi w jaki sposób nim kierujesz? Tak przed, samo? Przednim kółkiem, tak. Nogami, tak. Nogami. Ręce to w powietrzu sterownicą, a po ziemi kółkiem. A później hamulec gdzie jest? W prawej nodze mam gaz jak w samochodzie, a w lewej hamulec. Aha. No. Każda motolotnia składa się z trzech elementów. Jest to skrzydło, jest silnik i jest wózek. I te komponenty można sobie konfigurować w dowolny sposób. Tutaj akurat w tym przypadku jest to fabrycznie zmontowana motolotnia przez Francuzów. Ja uważam, nie tylko ja, bo duża społeczność lotnicza, że to jest naprawdę jeden z lepszych zestawów. Okej, z tym silnikiem ta motolotnia, jeśli można mówić w ogóle o jakichś osiągach, jakie to ma osiągi? Z tym silnikiem możemy w spokojnym powietrzu swobodnie polecieć 160 km na godzinę. Przeciągnięcie jest około 70, chyba 6, pamiętam, na tym skrzydle. Taką prędkością nominalną to jest tam 100-120, w tych granicach latamy, nie? I jak wysoko? Swobodnie. Jak wszyscy użytkownicy przestrzeni powietrznej G, do niespełna 3000 metrów możemy legalnie latać. Ile wchodzi paliwa? 65 litrów, może 8 do tego zbiornika wejdzie, czyli starczy mi to na jakieś 4,5 godziny przebywania w powietrzu. A 4,5 godziny to możemy, załóżmy, dolecieć z Chojnic do i z powrotem? Możemy dolecieć z Chojnic do Zakopanego, a z powrotem zatankować jeszcze raz zbiornik. Czyli do Zakopanego z Chojnic lecimy na jednym baku. Zrobilibyśmy to, gdyby wiatr nam przepasował i w ogonek dmuchnął. Ty jesteś osobą, która tą motolotnią lata nie tylko dla przyjemności wokół przysłowiowego komina, ale dokładnie. Zrobiłeś kilka naprawdę sporych tras. Jedną z nich to był przelot nad Bałtykiem. Zgadza się. Dwa lata temu, 22 chyba 2 czerwca,
wraz z 4 kolegami postanowiliśmy polecieć do Szwecji, ze Szwecji do Danii na wyspę Vejro. Ale z 4 nie w tym jednym sprzęcie. Nie. Na 4 sprzęty. 5 motolotni w sumie, tak, poleciliśmy. Przy czym takim najbardziej, nazwijmy to, adrenalino dzielnym odcinkiem był lot nad samym Bałtykiem. Nie lądowaliśmy na Bornholmie, tylko poleciliśmy wschodnią częścią wyspy do Szwecji, w głąb Szwecji, na lądowisko Vejro. Bardzo, bardzo sympatyczne miejsce. Miły pan. Ugościli nas tam bardzo dobrze. Czasem o motoryzacji, a czasem o motolotni. Taki przelot motolotnią to naprawdę bardzo duża dawka adrenaliny. Przysłowiowy banan na twarzy pojawia się jeszcze przed startem przy nabieraniu prędkości, no a potem w powietrzu ten banan jest tylko coraz szerszy. Takie hobby to naprawdę hobby może nie dla każdego, ale polecać trzeba je każdemu, bo jest to hobby z bardzo ładnymi widokami i dużą dawką adrenaliny.